Bracia Kurkowi świętują jubileusz 250. rocznicy Konfederacji Barskiej, uznawanej przez niektórych historyków za pierwsze polskie powstanie narodowe. Uroczystości rocznicowe odbyły się 12 lutego w Konsulacie Honorowym Chorwacji w Białymstoku. Organizatorem spotkania było Białostockie Bractwo Kurkowe. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą właśnie rok 2018 rokiem Konfederacji Barskiej. Dlatego też i my, bracia Kurkowi, chcemy zauważyć ten bardzo ważny moment historyczny dla nas Polaków, dla patriotów, który był jednym z najdłużej trwających zrywów patriotycznych. Co prawda nie zakończył się sukcesem militarnym, ale sukcesem moralnym. I tak jak inne powstania listopadowe, styczniowe czy warszawskie zakończyły się zwycięstwem moralnym, które było niezwykle istotne dla budowania naszej państwowości, tożsamości i suwerenności. Dlatego my dzisiaj się spotykamy tutaj w hotelu Branicki, w siedzibie Konsulatu Honorowego Republiki Chorwacji, ażeby wspólnie świętować tę uroczystość, a przy okazji zakończyć zapusty, bo jak wiadomo za dwa dni kończy się już karnawał, zaczyna się post święty, dlatego też my chcemy przy okazji świętować również w gronie naszych braci kurkowych. Historia Bractw Kurkowych ma ponad 750 lat. Powstały one jako formacje, których zadaniem była obrona murów miejskich oraz uczenie mieszczan posługiwania się bronią na wypadek napaści. Dziś, kiedy bracia Kurkowi nie wypełniają zadań wojskowych, stoją przede wszystkim na straży patriotyzmu. Jesteśmy ludźmi, którzy stoją na straży przywiązania do miłości Boga, honoru i ojczyzny. Wyraża się to nie tylko strojem narodowym, który nosimy, kontuszami, ale także udziałem w rozmaitych uroczystościach państwowych i religijnych, działalnością charytatywną, a także szeroką działalnością publiczną i nawet towarzyską, dlatego że ważnym elementem życia brackiego oprócz udziału w liturgiach, nabożeństwach, uroczystościach są również biesiady i stąd dzisiejsze zapusty brackie, które mają też wymiar szczególny, bowiem po raz pierwszy połączone są z rocznicą 250-lecia zawiązania Konfederacji Barskiej i w związku z tym obecność Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa metropolity Tadeusza Wojdy, który po raz pierwszy będzie uczestniczył w naszym spotkaniu. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie i honor, bowiem z radością wspominamy wszystkie poprzednie wizyty biskupów całej metropolii białostockiej, a więc zarówno biskupów białostockich, arcybiskupa ozorowskiego, jak też biskupów łomżyńskich, biskupa Stanisława Stefanka, obecnego pasterza, biskupa Janusza Stepnowskiego, czy też biskupów diecezji drohickiej, biskupa Tadeusza Pikusa, biskupa Antoniego. Wielu z nich jest kawalerami orderów brackich, są honorowymi braćmi i jest to dla nas wielkie wyróżnienie i zaszczyt, że w tym gronie możemy cieszyć się radością świętowania Konfederacji Barskiej, a z drugiej strony też kończyć przed wkrótce rozpoczynającym się Wielkim Postem radosny czas karnawału i powoli przygotowywać się do popielca i przygotowań do zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Przypomnijmy, że polscy parlamentarzyści, przyjmując uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 rokiem Konfederacji Barskiej, wyrazili zdanie, że rocznicowe obchody przyczynią się do przywrócenia temu pierwszemu polskiemu powstaniu narodowemu w obronie wiary i wolności należnego miejsca w dziejach narodu. Za Twoim przewodem złączył się